Moje DC! Kingiel, dziesiąteczka, kanapka. Nagiersy 5. To jest jeden z lepszych filmów, jakie widziałem. Serwus! Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony strażak, tym razem nie sam, ale z kolegami. Ale przecież my Ciebie nie znamy. Przynajmniej na potrzeby odcinka udajemy, że się znamy, tak? Nie. Nie! Troszczę się o was, o wasze kotki na drzewach. Ostatnio cała Polska się pali. Dlatego przybywam z pomocą! To co tu robisz? W takim razie zrobimy inaczej. Robisz kiedyś odcinek z Ligi, błagam. Będzie coś mocniejszego, o czym właśnie muszę wam powiedzieć, drodzy widzowie. Już w najbliższy weekend organizujemy wielki event na Discordzie Mordy Rembola. 3 dni konkursów, zabaw i integracji. Brawo. Turniej w LoLa, Minecraft, Fortnite i przy tym wiele świetnych nagród, o które naprawdę warto powalczyć. Więcej informacji otrzymacie na moim Instagramie oraz na Discordzie Mordy Rembola już na dniach. Zobaczymy, jak szybko wejdą 2 osoby na maks. Myszka mi się jak to myszka? Czemu myszka mi się ty komputer mi się zaciął. Ja w komputery nie potrafię. Raz, 2, 3. 3 sekundy. Monte! O mój Boże! Monte, dziecka, czas! 3 sekundy, chowaj się na ziemię! Co? 3 sekundy to tyle, ile strażak potrzebuje, żeby zebrać swoje manatki i lecieć pomagać ludziom! Co? Nie mam pojęcia, o czym mówisz! Matrix! Halo! Ej, kurde, mi tak serce bije, że nie wiem. Mi się ręce trzęsą. Spokojnie, nauczę was zachowania spokoju w stresowych sytuacjach. Przygotujcie swoje płuca. Tak. Wdech! I wydech! I wdech! Czy pomogły wam moje ćwiczenia paradoksalne? Tak. Nie! Jak tu jest gorąco! 50 stopni Celsjusza, spokojnie, nie? Potrzebuję powietrza! Ja chciałbym tylko przypomnieć, że to był wasz pomysł i nie jestem z niego zadowolony. Chociaż bardzo porządny strój. Czekałem na niego prawie miesiąc, bo z nim mi przychodził, ale powiem wam, że naprawdę, kurczę, jakbym miał ubrać jeszcze raz, tym nie ubrał, bo czuję się jak klaun. Tak, tak powinieneś się czuć. Jest coś takiego jak strażak sam parodia? Mamy Hogwart, moi drogi! Jeśli tak dalej pójdzie, to będziemy bezrobotni. Może zatrudnię się w cyrku. Tamtiri! Jako żongler. O tak! O nie! I w ogóle oni wyglądają identycznie! Tamtiri! To jest Ron, to jest Harry, a tutaj... Tamtiri! Mamy Dumbledora, tak? Jest cały komplecik. Dumbledore dzisiaj ewidentnie nie jest w sosie, ale twórca tego filmiku do tego sosu się chyba za dużo najadł. Ktoś nam podpalił serce. O ja pier... Pożar! Alarm się włączył, nie wiem czemu! FBI, obro! Nie jestem detektywem. Co? Dobra. Czy sprawdzasz te alarmy regularnie, Dillis? To trzeba sprawdzić. O tak, bardzo regularnie. Smakują ci małże, Norma? Małże! Jeszcze nie spróbowałem.
Zęba sobie połamałem. Nie powinieneś jeść skorupek, Normanie. Aż wam opowiem, co mi się przytrafiło. Kilkanaście miesięcy temu spróbowałem sushi. Było całkiem okej. Nawet pomyślałem, o, teraz będę miał zajawkę na sushi. Zjadłem raz sushi, drugi raz. I w końcu postanowiłem, że posmakuję krewetki. Kupiłem sobie paczkę krewetek. Tak biorę z tego opakowania, wkładam do buzi i gryzę, nie? Kurde, trochę twarde. Coś mi tam w zęba weszło z tyłu, ale w smaku całkiem okej. No i tak jadłem jedną za drugą. Gryzę, kurde, żuję, już mi się żygać chce. No coś mi tam nie grało. Więc wziąłem krewetkę, zrobiłem zdjęcie i wysłałem na grupę, gdzie są moje siostry. Okazał się wielki szok. Maciek, ale ty wiesz, że krewetki się obiera i wyciąga się jelita? A ja tak... Ale wam powiem, że od tamtego momentu nie ruszyłem jeszcze krewetek. Muszę teraz zjeść je w jakiejś dobrej restauracji, żeby na nowo się przekonać. Bo na razie trauma, nie? Eurowizja tylko nic nie odpierkwać. Tymczasem Polska. Za każdym razem, jak widzę Brzozę, mam tylko przed sobą obraz, gdzie siedzi w tym aucie, kurde, i śpiewa I'm Blue. To było koło fortuny, dokładnie. Czas na wielkie emocje. Widać prowadzący koło fortuny do jest ich szam. I ma najlepsze miejsce parkingowe w samym studiu. Uwielbiam śpiewać w samochodzie, jak jadę sobie, wiesz. No tam, to może podzieliłbyś się swoim talentem i zaśpiewał coś. Ona już wie, bo była na próbach, że nie rób tego. Proszę bardzo. Mogliście każdą piosenkę wybrać. Tym bardziej, że a to jest czerwone, nie niebieskie. Krzan bawiący się przy kiełbasce na stole wielkanocny. Ja nie mam psychy do tego już dłużej. Jak ziewają zwierzęta. Pelikan był tu dość niekonwencjonalny. Lew bardzo podobnie do psów, bo Abisia też tak fajnie sobie ziewa. Boże kochany, czy wy widno? No widzieliście, ale co tu się... Chomik prawie się wypluł przy ziewaniu. Goryla. Nie. Ale makły, ości. Chyba każdy wie, jak kotki ziewają. Ajajaj, aj. Dobra, to może być mocne, żaba. Co to był za słodki ziew? Nie, to jakiegoś człowieka mi przypomina. Hej, chciałbym zobaczyć na żywo ziewającą żabę. Co ty? Najlepsza była żaba, a najdziwaczniej albo wąż, albo chomik. Chomik mnie rozpierdzielił, bo nie spodziewałbym się po takim małym, słodkim zwierzaku. Mamo, chcę chomika w domu, tymczasem chomik. Moje DC. Dobre. Mi również się wyświetla cały czas, że jak dziewczyny pokazują, jakby wyglądały, jakby mówiły z dolnymi zębami, eksponując swoje dolne zęby. Wydaje mi się, że wyglądam całkiem naturalnie, więc nagram to i wstaję na TikToka. Nie! Testowałam, nie działa. W jaki sposób ten chłopak wpadł na pomysł, żeby wsadzić słuchawki do nosa? Może ktoś mu kiedyś powiedział, słucha się uchem, a nie brzuchem. A on wtedy sobie pomyślał, czy brzuchem da się słyszeć? Nie, bo nie ma tam dziurki, chyba że przez pępek. Ale wiem, gdzie jest dziurka, w nosie. I wtedy wsadził słuchawki do nosa, otworzył niechcący bój. Nie mam pojęcia, jak do tego doszło. Mogło być różnie, ale efekt zadowalający. Pedro! Tym razem Pedro skradł moje serce. Przechodząc do samego filmiku. Jak w
przyznać, nie każdemu ta piosenka się podoba. Ale ja również uwielbiam tą piosenkę. Pedro to w języku hiszpańskim Piotr. On zrujnował moje wakacje, on mnie oczarował. Ciągle myślę tylko o Piotrze P. Piotr, 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 Piotr P! Przytłoczony namiętnością Santa Fe! Co? Jak dobrze tańczył Piu, 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 piu! Piotr Piątek. No to Krzysztof Piątek, co jest Piotr? Jakiś lak mózgu, sorry. Dziewczyny pożerały go wzrokiem, ale on skupiał się tylko na mnie. Piotr, 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 Piotr P! Piękna pogoda w Santa Fe! Kim jest Piotr P? Czy mamy kolejną zagadkę do rozwiązania? W pewnym momencie spaceru mały chłopiec woła mnie na bok. Na pierwszy rzut oka tak przystojny operuje, że będzie moim przewodnikiem po mieście. Wow, kto to był zakochany? Rafaella Carrà. A co jakbym nie umiał mówić R? Rafaella Carrà. Pedło. Dzień Wagarowicza, 6-latek 8. Kurczę, widać, że tu gimnastyka trenowana. Walczymy, walczymy, sędzia cię tu przeasekuruje. A kto jest sędzią? To jest sędzia? To jest jego ojciec raczej, ale widać, że kurczę, ojciec dopakowany. Chłopaczek ledwo co z... Wyszedł, tak, z mamusi. A ojciec już na glebę i pompeczki. I zobaczcie, mamy efekty. Jedziemy, pamiętaj jak masz to nazwisko, 13! Zobacz, on walczy o życie, dawaj! Radę jedziesz, dawaj! Wielkie brawo! Powiem wam tak, sędzia niesamowicie przeasekurował. Witamy na pokładzie samolotu linii lotniczych Ryanair. Prosimy o szczególną uwagę w trakcie objaśnienia Państwu zasad bezpieczeństwa na pokładzie tego samolotu, którym jest Boeing 737. Cesarzowa internetu! Ona podbiła polskiego TikTok, nie tylko TikToka. Internet! Coś z żurkiem było, dajcie mi żurek! Moje ulubione jedzenie, jak chcecie mnie poznać, co lubię jeść? Miejsce pierwsze, pączki na tłusty czwartek jak najbardziej. Jaki jest tłusty czwartek? Gołąbki, miejsce drugie, moje ulubione. Żurek, miejsce trzecie, moja ulubiona zupa. A to nie, to jeszcze coś innego miejsce było. Miejsce dziesiąte. Raz widziałem cały ranking, co od 1 do 10 poleciało. Nigdy nie jadłam ryb. Naleśniki, miejsce czwarte, moje ulubione jedzenie na obiad. Miejsce dziewiąte, nie jadłam tego nigdy. Z raziku? Barszcz, miejsce piąte, moja ulubiona zupa. Babka wielkanocna, miejsce szóste, ja jem na Wielkanoc po kawałku. Moje ulubione, golonka. Galetka, miejsce siódme, a zobaczmy, co będzie na 8 miejscu. Pierogi, moje ulubione, ja lubię pierogi. Lubię pierogi z mięsem, lubię pierogi z grzybami. Uuu, z mięsem, dobrze mordeczko, wirtualny żółwiczek z mięsem. I z cebulką, i jeszcze magii do... Lubię pierogi leniwe i lubię pierogi z tłustą. Ale leniwych pierogów nie lubię, bo one takie mało ambitne. Uwaga, Angie. Boże, naprawdę, moja ulubiona influencerka. To jedzenie z McDonalda, jest lepsze, kocham Angie. Big Mac. Czwóreczka. Frytki jedyneczka. Frytki na pierwszym? Wow! Hingel dziesiąteczka, kanapka. Hingel. Makwap dziewiąteczka. Salat ósemeczka. Ona jest przesłodka, nie? Makhingen siódemeczka. Makhingen! Coca-Cola trójeczka. Hamburger dwójeczka. No! McFlurry sześć. I Nagiersy pięć. Sorry Twitch Administration! Co tu się wydarzyło? Nie, no jest przecudowna. Czemu oni mają konewki na... Jaka zarąbista kacza konewka! W ogóle zauważyliście, że konewki są bardzo ładnym narzędziem? Konewka nie dosyć, że wygląda bardzo schludnie, estetycznie, nie powstydziłbym się użyć słowa prześlicznie. To zajrzymy do jej środeczka i zobaczmy, że wlewamy tam
wody. Leciutko przechylając konewkę, ona tworzy delikatny, ale za to jak obfity wodospadzik, który daje życie roślinom. Konewka jest niesamowitą rzeczą. Zamawiam konewkę, nie? Nie byłbym sobą, jakbym nie spróbował. W sensie nie ja. Dobrze, mordo, że jesteś, nie muszę z siebie robić idioty. Tu się wydarzyło więcej niż w życiu wszystkich Polaków razem wziętych. Jeden z lepszych filmów, jakie widziałem. Niczego tu nie brakuje, no śpiewający ziomek w stroju świni i typ, który nagle glebę zalicza za jego plecami i biedna świnka jeszcze przy tej smutnej muzyce, no to wszystko tak do siebie pasuje. Boże, jaki to jest dobry filmik. Sam widziałeś? Zobacz sam! Jak świnki śpiewają, coś niesamowitego, naprawdę. Wszyscy razem!